Wcale nie tak dawno temu i wcale nie tak daleko stąd, w dużym mieście, żyła sobie Hania. Mieszkała w 20-piętrowym wieżowcu, zaś pod blokiem Hani stał sobie śmietnik. Ot taka ceglana budowla, w której stały kontenery ze śmieciami, połamane meble i inne starocie, których ludzie chcieli się pozbyć. Hania nie znosiła tego miejsca, bo zawsze brzydko z niego pachniało. Ilekroć więc musiała obok niego przejść, nabierała wielki haust powietrza, wstrzymywała oddech i przebiegała najprędzej, jak się dało. Któregoś dnia jednak Hania zatrzymała się jak wryta wprost naprzeciw śmietnika, z którego wyglądał badawczo mały konik na biegunach z pasmami kolorowej włóczki w grzywie. Ojej, jaki ładny! Pomyślała Hania, ale że musiała się spieszyć, pobiegła dalej. Gdy wracała do domu, konika już nie było. Nie zdziwiło jej to za bardzo, ale było jej trochę przykro, że ktoś taką ładną zabawkę wyrzucił na śmietnik. Bo Hania nigdy nie wyrzucała żadnej. Nie chciała też nowych, bo jej stare zabawki były jej przyjaciółmi i dbała o nie tak, że wszystkie wyglądały jak nowe, chociaż miały już swoje lata. Kiedy jednak następnego dnia, przechodząc obok śmietnika, znów zobaczyła konika, który wystawiał łebek z wnętrza wiaty, Hania zatrzymała się na dłużej. Dziwne, pomyślała. Po co ktoś go przestawia w te i we w te? Podeszła bliżej i, ponieważ mimo swoich 10 lat wcale nie czuła się zbyt duża na rozmowę z zabawkami, zapytała. Co tu robisz, malutki? Kto cię wyrzucił? No nareszcie! Niespodziewanie dobiegło do niej od strony konika, aż Hania podskoczyła, bo po prawdzie żadnej odpowiedzi się nie spodziewała. Wołam już od kilku dni i w końcu ktoś mnie usłyszał. A ponieważ Hania tylko stała z szeroko otwartą buzią, kontynuował. My, zabawki, możemy rozmawiać z dziećmi, ale tylko pod pewnymi ściśle określonymi warunkami. Na przykład takim, że ktoś musi się do nas odezwać pierwszy. Dopiero wtedy będzie mógł nas usłyszeć. Stoję tu już od kilku dni i szukam kogoś, kto mógłby mi pomóc. Co się stało? Czego ci trzeba? Zapytała Hania, opanowując wreszcie zdumienie. Potrzebuję pomocy dla mojego rycerza. Mój dzielny pan, Carmelo Puchaty, odniósł poważne rany w walce i osłabł zupełnie. Leży w środku i nie może się ruszyć. Konik zniknął w środku wiaty śmietnikowej, a Hania, wziąwszy głęboki dech, weszła za nim. A tam, w najdalszym i najciemniejszym kącie leżał rozpruty, kudłaty miś, którego futerko, mimo przebrudzenia, nadal gdzieniegdzie błyskało karmelowym kolorem. Stracił całą watę, szepnął zasmucony konik. Ani ruszyć się nie może, ani mówić nie da rady. Nie martw się, szybciutko powiedziała Hania. Wiem, jak mu pomóc. Po czym zabrała rozprutą zabawkę do domu. Zafrasowała się przez chwilę, że konika zabrać ze sobą nie może, ale dzielny rumak zapewnił ją, że poczeka tu na swojego rycerza. Tylko nie da się zabrać śmieciarce, przestrzegła go Hania, ale konik pokręcił tylko głową. Bez obaw, to dla mnie nie pierwszyzna. I natychmiast ukrył się tak dobrze, że Hania, wiedząc przecież, że gdzieś tam jest, wcale nie mogła go wypatrzeć. W domu natychmiast przystąpiła do naprawy misia rycerza. Najpierw sprawiła mu kąpiel, bo od leżenia w śmietniku był bardzo brudny, a kiedy wysechł, chwyciła z szafki opakowanie waty, wypchała jego brzuszek i łapki, a potem zszyła jego rozpruty bok. Kiedy skończyła, główka misia nagle się poruszyła, jego ślepka z guzików spojrzały Hani prosto w oczy, po czym miś zerwał się i złożył dziewczynce dworny ukłon. Nareszcie. Dziękuję ci za pomoc, o pani. Zaprawdę wielką masz moc w swoich dłoniach. Gdyby nie ty, być może już nigdy nie stanąłbym o własnych siłach.
Jeśli tylko mógłbym ci być w czymś pomocny, powiedz jedno słowo, a jakiem Carmelo Puchaty, zrobię wszystko, aby spełnić twoje życzenie. Hania, zaskoczona i nieco onieśmielona manierami puchatego rycerza, dygnęła w podziękowaniu. Nie trzeba, panie Carmelo, to była naprawdę drobnostka. Ty nazywasz to drobnostką, pani? Mnie zaś uratowałaś życie. I nie tylko mnie. Jestem bowiem rycerzem zabawek. Wyprężył się dumnie i raz jeszcze ukłonił, po czym opowiedział Hani, jak to był kiedyś ulubioną przytulanką i towarzyszem zabaw pewnego chłopca, Kajtka. Kiedy ten jednak dorósł, miś najpierw trafił do ciemnego kąta, a potem na śmietnik. Leżałem tak w kuble, nie wiedząc, co mam ze sobą począć, kiedy usłyszałem ciche wołanie o pomoc dochodzące z zewnątrz. Na szczęście Kajtek często zabierał mnie na biwaki. Wiedziałem więc, jak się wspinać i jak przetrwać w dziczy. Wydostałem się ze śmietnika, zanim przyjechała ta straszna machina, odwożąca wyrzucone zabawki w siną dal. Mówił rzecz jasna o śmieciarce. I ruszyłem, podążając za głosem. Wkrótce znalazłem szmacianą laleczkę, którą osaczyły złowrogie szczury. Kiedy mnie zobaczyły, rzuciły się również na mnie. Ja jednak się ich nie uląkłem, tylko przepędziłem je z znalezionym nieopodal patykiem i uratowałem laleczkę. Po tym wydarzeniu już wiedziałem, że to właśnie moja misja. Ratować zabawki w potrzebie. Wkrótce spotkałem bieguna. I od tej pory działamy wspólnie i jesteśmy dwa razy skuteczniejsi, pochwalił się Carmelo. Co się dzieje z zabawkami, które ratujecie? Chciała wiedzieć Hania. Cóż, te, którym nic się nie stało, nadal szukają jakiegoś dziecka, odparł rycerz. Bo my, zabawki, po to właśnie istniejemy, żeby towarzyszyć dzieciom w chwilach wesołej zabawy, pocieszać w chwilach smutku i przepędzać złe sny. Nie ma dla nas nic piękniejszego niż towarzystwo dzieci. I kiedy jedne z nas wyrastają, natychmiast szukamy nowego właściciela. Bo jeśli zabawka zbyt długo przebywa sama, traci umiejętność mówienia. Staje się zwykłym, martwym przedmiotem. Hania spojrzała na swoje stare zabawki, siedzące grzecznie na jej półce, które wprawdzie nigdy do niej nic nie powiedziały, ale zawsze przy nich robiło jej się weselej i wszystkie zmartwienia jakby pierzchały nie wiadomo gdzie. Carmelo Puchaty wyjaśnił Hani, ile niebezpieczeństw czeka na samotne zabawki porzucone na ulicy. Szczury, samochody, kanały, w których nasiąkają wodą i brudem, także w końcu nie mogą się ruszyć, a zwłaszcza śmieciarki. Kiedy jakaś zabawka trafi do śmieciarki, już po niej, powiedział rycerz. Nie wiem co prawda, co się potem z nimi dzieje, bo nie spotkałem jeszcze żadnej, która by stamtąd wróciła, ale właśnie dlatego bronimy z biegunem zabawek przed wywózką. Kiedy lalka leży na ulicy, nawet w ciemnym zakątku, zawsze jest szansa, że ktoś ją znajdzie, zabierze do domu, pokocha. Choć te szanse maleją, jeśli zabawka zostanie uszkodzona, zasmucił się. A może ja mogłabym jakoś pomóc? Zapytała Hania, przejęta ciężkim losem zabawek. Carmelo Puchaty spojrzał na nią z iskierkami w guziczkowych ślepkach. O pani, nie śmiałem nawet cię o to prosić, ale skoro sama pytasz, to twoje umiejętności są bezcenne i niejedną zabawkę mogłyby uratować od zguby. Jeśli więc zgodziłabyś się otworzyć szpital dla bezdomnych zabawek, będziemy z biegunem twoimi dozgonnymi dłużnikami. Hani nie trzeba było do tego pomysłu przekonywać. Natychmiast na to przystała, a puchaty rycerz wyglądał na najszczęśliwszego misia na świecie. Dziewczynka martwiła się wprawdzie, jak uda się jej pomieścić wszystkie chore zabawki w pokoiku i co powie na to mama, ale okazało się, że trapiła się zupełnie niepotrzebnie. Carmelo Puchaty i biegun zorganizowali wszystko wzorowo. W śmietnikowej wiacie był ich punkt kontaktowy. Ilekroć Hania przechodziła tamtędy i widziała wychylającego się z niej bieguna lub powiewające kolorowe pasmo z jego grzywy,
Oznaczało to, że jakaś zabawka czeka na jej pomoc. A kiedy została już wyczyszczona i naprawiona, Hania miała zostawić ją w tym samym miejscu, żeby pod osłoną nocy zabawka mogła zniknąć. Dziewczynka wpadła jednak na lepszy pomysł. A dlaczego by nie zebrać samotnych zabawek i nie zanieść ich w podarunku do jakiegoś szpitala, przedszkola czy domu dziecka? Zaproponowała Misiowi i Konikowi przy następnym spotkaniu. Myślisz, że to by im się spodobało? Oczka Carmella zalśniły zupełnie tak, jakby pojawiły się w nich łzy wzruszenia. Coś takiego jest w ogóle możliwe? Zapytał nieco zduszonym głosem. To byłoby coś wspaniałego. O, pani! Przyklęknął na jedno kolano. Zaiste, jesteś nie tylko cudotwórczynią, ale również i mędrcem. Od tej pory Hania zaczęła zbierać bezdomne zabawki do kartonu, który trzymała pod łóżkiem, a kiedy się zapełniał, razem z mamą odnosiła zabawki do miejsc, w których mogły bawić się z dziećmi, rozpraszać ich troski i strzec ich spokojnego snu. Kiedyś zapytała nawet Carmella i bieguna, czy i oni nie chcieliby znaleźć nowego domu, ale obaj pokręcili tylko przecząco głowami. Jesteśmy rycerzami zabawek. Nasza misja trwa. Nie czas na wygrzewanie się w domowych pieleszach. Jeśli więc kiedyś zobaczycie konika na biegunach z kolorową grzywą lub misia o futerku barwy karmelu, możecie śmiało się przywitać i zapytać, czy aby nie potrzebują waszej pomocy. A jeśli kiedyś na ulicy znajdziecie porzuconą zabawkę, której nikt nie szuka, weźcie ją, żeby nie była samotna. Wtedy wy również staniecie się rycerzami zabawek. Dziękuję, że wysłuchaliście 22. bajkodziejowej opowieści zrealizowanej w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. A jeśli znacie jakieś ciekawe miejsce, o którym mogłaby powstać kolejna opowieść, przyślijcie jego zdjęcie lub rysunek na adres bajkodzieje@gmail.com. Nie zapomnijcie dołączyć zgody na jego publikację w internecie podpisanej przez osobę pełnoletnią.